Jak oni to robią, że to wygląda tak dobrze? Ja chyba naprawdę nie mam pomysłu. No, nie wiem. Macie tak czasem? Chodzi wam po głowie pomysł na tatuaż, ale nie potraficie przekuć go na jakiś konkretny wzór. W dzisiejszym filmie postanowiłam podzielić się z wami kilkoma propozycjami, które z dużym prawdopodobieństwem ułatwią wam podjęcie takiej decyzji. Zanim jednak przejdę do sedna, to chciałabym zachęcić was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ niedługo będzie nas tutaj 900 i chciałabym, żebyśmy dobili do tej liczby jeszcze przed moimi urodzinami. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej, a ja zapraszam was do oglądania. Pierwsza strona, jaką mogę wam polecić, to Pinterest, z którego sama chętnie i często korzystam, jeżeli nie do końca wiem, co chciałabym mieć na swojej skórze. Pinterest znacznie przewyższa wyszukiwarkę Google pod względem grafik. Jest tam ich po prostu więcej i są one dużo ciekawsze. Dużym plusem tego serwisu jest możliwość tworzenia własnych tablic, dzięki czemu zdjęcia, które zapiszecie, które się wam podobają, będą posegregowane dokładnie tak, jak chcecie. Ponadto, jeżeli czyjaś tablica zwróci waszą uwagę, to oczywiście możecie ją zapisać na swoim profilu. Jednak żeby korzystać z wszystkich opcji, o których przed chwilą powiedziałam, to musicie mieć tam konto, musicie się zarejestrować, ale spokojnie możecie także Pinteresta połączyć z waszym Facebookiem. Kolejnym serwisem, jakim mogę wam polecić, jeżeli szukacie inspiracji, jest oczywiście Instagram. Oczywiście wiem, że jest to banalne i pewnie o Instagramie pomyśleliście na samym początku, jak tylko zobaczyliście tytuł tego filmu. Jednak nie jest to takie proste, bo żeby natrafić na fajne inspiracje, trzeba wiedzieć, kogo obserwować. Dlatego ja polecam wam śledzić polskie profile, w szczególności takie jak Poland Tattoos, Tattoo Fan Magazine oraz magazyn Tattoo Fest. I zanim ktoś posądzi mnie o sponsoring w tym filmie, to już śpieszę z wyjaśnieniami. Po pierwsze, są to konta prowadzone w sposób bardzo profesjonalny, a więc informacje, jakie na nich znajdziecie, są sprawdzone. Każde zdjęcie ma dokładny opis, z którym znajdziecie linki do profilu autora na innych mediach społecznościowych, bądź też do studia, w którym on pracuje. Po drugie, w Insta Stories często możecie znaleźć informacje o wolnych projektach dostępnych u danego artysty, bądź dostępnych w danym studiu. Często też możecie natrafić na fajne, cenowe okazje, jeżeli wam na tym zależy. Pod tym względem właśnie przoduje profil Poland Tattoos, który naprawdę bardzo serdecznie wam polecam, jeżeli jeszcze go nie obserwujecie, bo tam naprawdę bardzo często w Insta Stories właśnie możecie znaleźć takie dodatkowe informacje, no i wziąć udział w wielu ciekawych konkursach, więc jeżeli zależy wam na tym, żeby być zawsze na bieżąco, to obserwujcie Poland Tattoos. Poza tym dzięki temu nie ograniczacie się do jednego stylu, tak jakby było w przypadku obserwowania konkretnych profili studiów tatuażu, czy konkretnych profili danych artystów. Kolejną propozycją będą magazyny i albumy. I jest to opcja dla osób, które nie tylko szukają pomysłu na dziarę, ale też lubują się w sztuce ogółem. Ostatnio nawet nagrałam recenzję jednego z takich albumów, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie was do niej odsyłam. Link będziecie mieć w karcie na górze oraz w opisie pod filmem. Szukając inspiracji w takiej gazecie czy albumie, macie przede wszystkim pewność, że trafiacie na pracę osób, które są prawdziwymi profesjonalistami, i to, co tworzą, wyróżnia się w jakiś sposób na tle innych prac pod względem technicznym. Bardzo często możecie znaleźć tam prace laureatów nagród, które są przyznawane na różnego rodzaju konwencjach, do czego przejdę oczywiście za chwilę. Zresztą, jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to doskonale wiecie, że na takich wydarzeniach bywam, bo na moim kanale możecie znaleźć z nich relacje. I naprawdę, jeżeli szukacie inspiracji do tatuażu, to bardzo serdecznie polecam wam doświadczyć na własnej skórze tego klimatu. I już sama atmosfera konwentu może was zainspirować, a poza tym jest to w sumie świetna okazja do tego, żeby spotkać się z artystami z całego kraju, często też spoza kraju,
No i okazja do tego, aby zasięgnąć porady u źródła, czyli porozmawiać po prostu ze specjalistą. A taka rozmowa face to face może okazać się naprawdę bardzo pomocna, jeśli macie jakieś wątpliwości bądź brakuje wam pomysłu. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się być pomocny. Jeśli macie jeszcze jakieś sugestie, to piszcie o nich w komentarzach pod spodem. To otwarta lista pomysłów i chciałabym, żebyśmy razem ją stworzyli i na pewno na tym skorzystamy, bo warto wymieniać się własnymi doświadczeniami i swoimi opiniami. Tak więc dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam Was do odwiedzenia moich pozostałych mediów społecznościowych. Wszystkie linki jak zwykle macie w opisie pod spodem, a ja na dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie w środę. Pa, pa!